Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo z następnym odcinkiem Dead Cells. Jesteśmy przed pieczarą. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, wiem, że powiedziałem, że zaraz przed bossem, ale stwierdziłem, że jeszcze pieczarę możemy sobie machnąć jeszcze raz, bo przyjąłem inną zupełnie taktykę. Już się nie biję z przeciwnikami jak ten debil i nie tracę życia. Bez sensu. Tylko sobie przechodzę przez poziomy, zbieram zwoje, bronie i tak dalej, a resztę mam w dupie. I chyba tak to będzie trzeba rozgrywać. No, no, zamachnij się. Nie? Jednak nie? O, cholera. Dobra. Siema, typie. Także generalnie, jak widzicie, miałem pełne zdrowie. Pełny flakon. Mam co prawda krwawy miecz, dosyć słaby. Ale liczę, że w tej pieczarze to się zmieni, że znajdziemy coś ciekawszego, a jeżeli nie, no to cóż, będziemy musieli sobie poradzić z gigantem z krwawym mieczem. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Obejrzałem sobie walkę z gigantem tak w ogóle, bo jeszcze to miałem powiedzieć. Jak ona mniej więcej wygląda, czego się spodziewać. A i kurde, nie wygląda to za dobrze. W sensie wygląda na ciężkiego bossa. No ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle, jak mówię. Tutaj na dół można zejść, fantastycznie. A, jakiś sekrecik. Aha, okej. Nóż do rzucania, no to siema, mordo. Okej, normalnie można tędy wyjść, spoko. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może tragedii nie będzie akurat. Cud się zdarzy jakiś. Życia mam sporo, wydaje mi się. A z wami niekoniecznie, ziomki, wiecie, chcę się bić. Tego ptaszora to zabiję, bo on będzie za mną latał. Dobra. O, serio? No, so far so good. Już mogę eliksiru używać. Żagiew lepsza, fantastycznie. Szkoda, że na taktykę, ale to można zmienić na luzie. W górę, dobra, spoko. Właśnie, mamy jeszcze to serducho jako mutację. Ty masz kolego zwój, więc ciebie bardzo chcę zabić. Dobra. Więc nawet jak nas gigant zabije, no to raz się odrodzimy. Co prawda z małą ilością HP, ale zawsze. Postaram się do tego nie dopuścić. No serio? Ale nie obiecuję. Tak jak mówię, nie wygląda na najłatwiejszego bossa. No zobaczymy. Myślę, że nie ma co się przejmować aż nad to. Tylko tutaj sprawnie trzeba między tymi przeciwnikami manewrować. Cholera jasna, ile ich jest. Ptaszorów. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Może coś tam chociaż jednego zabije. Ta pułapka. Bo to się tak trzęsie ekran, proszę się nie trząść. A, tu jest ten spadek i tu jest przystań strażnika, dobra. Z tym spadkiem to powiedzmy, że zrobię to sobie może kiedy indziej. Zraziłem się do niego bardzo. A gdzie tu jest teleport? Tu jest teleport, okej. Okay. Tu jest jeszcze poziom. Spoko. I odkryjmy. Bo przydałoby się wszystkie zwoje zabrać. O, proszę, fantastycznie, za 17 tysięcy. No trudno, wolę chyba to, aniżeli iść bez HP na tego bossa. Tu na dół możemy przejść w prawo. O, siema, przyjaciele. O, serio. No to się wpakowałem. W prawo.
Idź w prawo, mówili, będzie fajnie, mówili. Dobra, wiecie co? Ja pierdzielę. W lewo miałeś się, kurde, żachnąć, typie. Co za koszmar w ogóle, jest zwój. Siema. No szkoda, że nie wiedziałem, że tu wcześniej jest sklep i gdybym przyprowadził tutaj przeciwników. Bo w sklepie nas nie atakują, co fajne. No dobra, w prawo, tam chyba skrzynka będzie. Jeżeli mnie oczy nie mylą. Nie mylą, może niekoniecznie skrzynki, kurde, serio. Bardzo bym nie chciał tracić tego serducha tutaj. 8S, no zdecydowanie lepszy. Więc bierzemy. Może sobie daruję sprzedawanie, skoro mnie pan wygania stamtąd. Tu do góry. Dobra, użyjmy flakonu. No nie mam wyjścia, no. Ja pierdzielę, jaka masakra jest na tej pieczarze. No, na pewno się z tobą bije. Chociaż z nim to by się opłacało, bo bym dostał amulet lepszy. Dobra, to zróbmy to tak. Chodź tu, ptaszor. Dobra. Czy tu jest jeszcze ktoś, kto może strzelać? Nie, dobra. No, nie spalisz się jeszcze? Okej. Co to za amulet? Z jedną brutalnością, dwoma tymi. No spoko, jedna brutalność do tyłu, obrażenia od pocisku, zatruwa wrogów. Spoko, mi pasuje. Dobra. Jeszcze tu na dół możemy iść. Chodźmy więc. Serio, znowu ptaszor. Ile tych ptaszorów tu jest? Panie Janie. Dobra, wyszło jakoś. Okej. Tu widzę skrzynka, jest przeklęta, to na pewno nie podniosę, bo zginę od razu. Tu jest zwój i tu jest zwój, jeszcze dwa zwoje są, jeszcze skrzynka tam w drzwiach. No spoko. Teleport pewnie tu na górze będzie, więc użyjemy go. I tu w lewo, spoko. Pierwszy zwój, który jest tutaj. Ja pierdzielę. Jaki zamęt z tymi gargulcami jest, to ja sobie nie chcę nawet nie tyle wyobrażać, co może przypominać potem we śnie. W dół, kolego, w dół. Dobra, teraz zastanawiam się, czy nie wziąć zielonego, żeby zwiększyć sobie HP-ka trochę bardzo. Chyba tak zrobię. Do 30% to dostanę 20 paru tysięcy, no do 18. Przesadziłem trochę, ale zawsze. Zawsze to 4000 więcej. Pewnie ze 2 hity więcej, jakie możemy przyjąć na siebie od pana giganta. 8S, dwie taktyki. Tworzy toksyczną chmurę. Dobra. Panie ptaszor. Rozumiem, że nie chcecie podejść, panowie. Oko. No dobra, czy coś jeszcze? Różne umiejętności, ale tak mnie nie stać na nic, więc średnio. Czy coś jeszcze na mapie jest? Jakieś zwoje, coś ten teges? Nie ma nic. Tutaj nie wchodzę do tego obszaru, gdzie tą głową trzeba powachlować, bo ostatnio się to źle skończyło. Jako, że jestem pamiętliwy, to nie ma opcji. Kiedy indziej. No dobra. Myślałem, że ta pieczara pójdzie trochę lepiej, szczerze mówiąc. Może nie dam się tyle razy uderzyć. No ale jest co jest. Tutaj już wszystkie mutacje odblokowałem. Broni nie chcę odblokowywać, tak jak mówiłem wcześniej. Żeby przypadkiem nie dostawać jakichś gównianych.
Dobra, co tu przelosować? Tu zostaje to, tu zostaje to. Tu by można na siłę przelosować, żeby była brutalność, ale nie wiem, czy mi starczy pieniędzy. Tutaj też przeciwnicy atakowani od tyłu, to nie ma żadnego znaczenia. To będę mógł prawdopodobnie dwa razy przelosować, jakby co. Więc zróbmy to. Dupa. No nic, na pewno taktykę, znaczy na pewno taktykę, mutację chcę zmienić. Aha, a mogę to wziąć, fantastycznie. Już się bałem, że nie będę mógł tego wziąć. Ale na szczęście mogę. Na pewno intensywną terapię, bo widziałem, że tam się dzieje co niemiara. Nad zemstą się jeszcze zastanawiam. Nad zemstą albo wycofaniem, ale wydaje mi się, że zemsta lepsza, bo wycofanie nas raz uratuje, a ta zemsta, on tam ma takie pociski, które idą dosyć blisko siebie i tych ataków jest dużo, więc minus 60% damage'a na 3 sekundy plus jeszcze DPS, spoko. O proszę, flakonik dostajemy. To się cieszę. No dobra, wchodzimy. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że dam radę. Byłby wstyd, gdyby nie. Potem cold. Dzień dobry. Pan gigant. Dzień dobry. No. Okej. Oczywiście, jeżeli chodzi o fabułę, to nic tam nie podglądałem, także nie mam pojęcia, co tu się wydarzy. Zastrzegam. Jakby co, moje reakcje są w 100% autentyczne, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Okej. Czyli co, jesteśmy odpowiedzialni? Może jesteśmy tym alchemikiem w takim razie? Chociaż alchemik próbował powstrzymać. A jakby nie patrzeć. Właśnie o tym mówiłem. Super, dostałem od razu w dupie. Krwawy miecz to nie jest dobry wybór, najwidoczniej. Serio. Serio, typie. No to zapowiada się długa przeprawa. No serio. Jeszcze zostałem po dupie. Jak ostatnia ciota. No przecież uniknąłem. Halo, co? Co jest? Czemu nie mogę uniknąć tego ataku? Wstyd mi. O Jezus, serio. Okej, w miarę. Kurde, no czemu ja nie mogę uniknąć tego ataku? Ja pierdykam, co za wstyd. Dobra. No, kliknąłem, halo, nawet był dźwięk. Ale wstyd, ja pierdykam. No, przynajmniej zobaczyliśmy walkę z gigantem, nie? Ja pierdyle, że się tak wyrażę. Dobra, nic, próbujemy jeszcze raz na szybciochu. Mam nadzieję, że teraz te rany szybciej pójdą. Wyszło jak zwykle. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. No nic. Dobra, weźmy to. Flawlessa.
Chociaż ja taki flawless nie jestem, jak widać. Ale wiem, co zrobiłem źle. Znaczy, co zrobiłem źle, no przede wszystkim ani razu nie uniknąłem jego ataku tą łapą taką przesuwającą się po planszy, po poziomie. Więc na to na pewno muszę zwrócić uwagę. Dobra, tutaj i tak nic nie będę kupował. Owneki, super. Właśnie, może te krótsze skrzydła będą dobre do bicia pięści jego. To by nie było takie głupie. Zastanawiam się, co jeszcze może być na niego dobre. Pewnie wszystko, co dystansowe. Tylko nie bardzo, bo znowu to oko będzie trzeba później bić, więc z tym okiem może być problem kolejny. Serio, nie wspiąłeś się, typie. Nie rób mi tak. Dobra, tu już nie ma nic, czyli toksyczne kanały. Dzień dobry. Minuta 20, no to zdecydowanie szybciej, aniżeli wcześniej się to odbywało. Więc mam nadzieję, że odcinek będzie może nie tyle krótszy przez tą walkę z gigantem, ale sprawniejszy. Krótszy, jeżeli chodzi o dojście do niego. Zawsze coś. Tak w ogóle, jeżeli jesteś nowy na kanale, to zapraszam do subskrypcji oczywiście, zostawienia lajka i do odwiedzenia mojego Instagrama, który jest w opisie oczywiście. Link do niego znaczy się. Dobra, wszystko jedno. Który kostium? Byle żeby się ogniw pozbyć. Weźmy sobie to. Na wszelki wielki. Może się uda. Tym razem. Wiem też, że piąta komórka macierzysta z niego wypada właśnie, a nie z namiestnika. Także i tak będzie trzeba się z nim zmierzyć chociaż raz. Jeszcze. I z nim wygrać przede wszystkim. A raczej go pokonać, nie tyle wygrać. Aha, tutaj jest przejście w dół, spoko. Znaczy w górę. A w dół po drugiej stronie. I tu też do góry musimy iść, spoko. No, kolego. No, teraz nagle się nie chcesz przyczepić do ściany. Panie bez głowy. Jedno, w którą stronę pójdziemy. Okej, sprawnie wróciliśmy na tę trasę, spoko. Czy coś konkretnego potrzebujemy? Nie, raczej nie. Tutaj nic ciekawego. Chociaż trochę o złoto powinienem zadbać, bo... Bo mi brakuje trochę. Może to nie bicie przeciwników wcale nie jest takie dobre, jakby się mogło wydawać. Serio? Dobra, tu w lewo jest skrzynka. A w skrzynce? W skrzynce granat. To dziękuję, do widzenia.
W lewo. Ponownie. Serio, typiarze. Phaser niekoniecznie, nie jest mi potrzebny jakoś bardzo. Bo z phaserem i tak nic raczej nie się nie kombuje. No flawless tym bardziej, znaczy nic, no. No flawless raczej nie ma. Znaczy no tyle, że przeciwnika byśmy blokowali rzeczywiście przez pół sekundy. Nie może ten przeciwnik się ruszyć, więc ten flawless mógłby z tego skorzystać. No ale nie wydaje mi się to jakąś turbo dobrą opcją. O i fajnie, i żagiew od razu na SC. Fantastycznie. A amuletu nie ma amuletu w ogóle, to śmieszne. Bo z elit chyba zawsze wypada amulet, a przynajmniej tak mi się wydawało, że zawsze wypada. I do tego może broń jakaś wypaść. A tu niespodzianka. Spoko, nie przeszkadza mi to. Damy radę. No, kolego. Teraz amulet dostaniemy. Aha, już mieliśmy z taktyką. No, wolę z taktyką. Czy coś tu jeszcze jest? Coś pominąłem może. Tu są mury, więc na mury byśmy się nie pchali. Tylko, że tam będzie teleport tak czy siak. Dokładnie tak. I tutaj na te więzienne czeluści. Szybciochem. Czy sorry, wypaczone więzienie. Wypaczone te czeluści więzienne, czy więzienne czeluści są z, po promenadzie. To już ogarnąłem, czym się różnią te poziomy. No nie jest tego dużo, ale generalnie nazwą się różnią, bo spełniają taką samą funkcję. Dobra. Wyobcowanie byłoby spoko, żeby się uleczyć, ale w sumie dużo życia nam nie brakuje, więc rybka, więc wziąłbym zemstę. Ta zemsta jest całkiem spoko. Chociaż na tym gigancie wydawało mi się, że bardziej pomoże. A tu dostawałem hita za hitem i w sumie tyle samo chyba obrywałem. A jeżeli już, to nie wydaje mi się, żeby to było 60% mniej. No ale tak bywa. Podwójnych obrażeń na wnykach nie chcę. Serio? Fajnie. O, ptaszor. Wiesz co, nie będę z tobą ryzykował, gościu. Użyję sobie balsamu. To kolejny. Trzeba obok niego przejść jakoś. Dobra, chyba tak wystarczy. Tu jest kukła. Okej, udało się. Fantastycznie. To gdzie jest wyjście? Tu w lewo zakładam. Cześć, panie łucznik. Co tam, panie łucznik? Bliźniacze ostrza na SC. Na piątce i na SC. To jest fajne. 150% obrażeń. Wydaje mi się lepsze. Jeszcze pokrywa łatwopalną mazią. No, weźmy za to patelnię. Tutaj mamy wyzwanie. Spoko, możemy sobie zrobić zawsze to zwój do przodu. Co prawda dostaniemy pewnie obrażenia od pułapki. Zwykle mam tendencję do wpakowania się w jakąś pułapkę. No, halo. Nie mogłem podnieść. No spoko, możemy zamienić. Zawsze to bonus do przodu jakiś.
Okej. No na razie sprawnie. Okej. Udało się, całkiem proste to było, nie mówię, że nie. Był chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy udało mi się bez straty jakiegokolwiek zdrowia to przejść. Serio? Tu w dół. Ale nie tu, tylko tu. Spoko. I też nie tu. No serio. Ptaszorze. Panie ptaszor, proszę się uspokoić. A nie ganiasz tutaj za mną. Klucza oczywiście nie mamy. O, już mamy. Aha, fantastycznie. Ten śmiech. No, wydaje mi się, że balsam weźmiemy, uleczymy się balsamem. Który jest lepszy? Ten nasz, znaczy ten, co podniesiemy teraz. To może nie będę go używał. Tu w sumie nie wiem, po co wchodzę. Bo jest tylko przejście do następnego poziomu stamtąd. A my idziemy i tak na pradawne, żeby potem na cmentarzysko dojść. I na giganta. A właściwie do pieczary. Mogę ci swoje ogniwo oddać, kolego. Na jakiś kostiumik nie ma problemu. I kolejna mutacja. Teraz, która mutacja byłaby tu najlepsza? Na tego kolegę cholernego. No wydawałoby się, że ta intensywna terapia będzie najlepsza na niego. A na razie wezmę wycofanie. Bo tam nie ma też za bardzo kiedy użyć tego zdrowia. Ewentualnie jak to oko wyskoczy, no ale jak oko wyskoczy, to mam inne zajęcie, aniżeli odnawianie zdrowia. Więc... Ale rakowisko na tym gigancie wyszło, no nie mogę sobie tego odżałować. Siema, panie skrzynio. Dobra, idź w cholerę. Tu jest sklep, którego raczej nie potrzebujemy. Okej, tam jest zwój. Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy. A to był zły pomysł, bo teraz dostanę obrażenia z tego. A nie, dostałem. To dobrze. Kepsik randomowy. Przyda się. Tędy nie przejdziemy, rozumiem. No serio, przeturlałeś się tam. Chyba nic, spoko. Celnia nie bardzo mnie jara. Co to tam się odblokowało? Co to za skrzynia tam u góry jest? Dzień dobry.
Proszę mi rzucić coś dobrego. Balsam na czwórce. Pokrywa podłogę łatwopalną mazią. Fantastycznie. Uleczymy się tym, zamieniamy sobie, sprzedajemy elegancko. Zawsze to trochę zdrowia do przodu. Tu na dół możemy się tepnąć. Tam kolejny balsam widziałem, że jest. Spoko. No, serio. I to na super. To na pewno weźmiemy tego. O dwie statystyki to nie w kij dmuchał. Co on dokładnie ma? Toksyczna chmura, łatwopalna maś i poraża wrogów. Spoko. Siema. Niekoniecznie. Wolę taktykę na razie. Jakaś broń, nic ciekawego. Ciekaw jestem, czy to była wina moja. No, po części na pewno z tym gigantem. A, że dostałem tyle zdrowia, nie wiadomo po jaką cholerę, tyle obrażeń, znaczy się. Ale druga sprawa, że chyba bardzo mało biłem temu... temu oku. Gdyby to była inna broń, to lepiej by to poszło. Tarcza, niekoniecznie. Tutaj coś ciekawego? Absolutnie nic. To smutne. To ogniwa poproszę. Znaczy tu i tak na słabym poziomie są te bronie, więc bym nie przesadzał znowu. Czy wszystko na pewno? Na pewno, dobra. Krypta katuszy, wnyki mamy, spoko. Możemy iść. Te wnyki jakoś turbo potrzebne nie są, ale bardzo ułatwiają walkę z tym cholernym konjunktywusem, czy jak on tam się nazywa. Śmiesznie, że nie jest przetłumaczony. Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Może uda mi się go bez straty zdrowia zrobić? Może. Nie obiecuję, bo nigdy chyba go nie zrobiłem bez straty zdrowia, albo go zrobiłem w Alfie, czyli półtora roku temu. A teraz jakoś mi się nie udaje. No chodź, chodź. Kolego, nie wstydź się, proszę cię. No to już nie uda mi się bez straty zdrowia. No serio, nie zauważyłem tego zielonego. Dobra. Spoko. XXXTentacion. Nas atakują. A nie, powinienem żartować, bo on nie żyje. Pewien youtuber się zaraz oburzy. Dobra, czy jakaś macka jeszcze jest na... A ty jesteś całkiem sporo życia masz. Jeszcze jakaś? Chyba nie, wszystkie są już na low, więc możemy zabijać. O cholero. Dobra. Elegancko. Teraz będziesz współpracował? Będziesz, fantastycznie. Serio, trafił mnie, bo on ma tak, że jak leci na tym czerwonym łańcuchu, zostanie złapany we wnyki, to po wnykach dalej jakby kontynuuje ten swój atak, więc jak stoimy obok niego, to to on nas rani, ale nie sądziłem, że jak będę stał po przeciwnej stronie, z której on leciał raczej, aniżeli w którą stronę leciał, to myślałem, że nie dostanę tych obrażeń, a tu proszę. Dobra, napijmy się na szybcioku. No, widzicie? I teraz jak stanę po jego lewej, to nie powinien mnie zranić.
stawia go na hita. No właśnie, teraz mnie nie zranił. Fantastyczny pomysł, został go na hita, żeby tylko pokazać jakąś bzdurną swoją teorię. No ale dobra, rozwalony. W miarę sprawnie. Wszystko na górze. Spoko. Lodowy wybuch. Niekoniecznie. Nieuśpione sanktuarium, tylko cmentarzysko. Kolejne podejście do giganta. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Jak mi wyjdzie. Dozo może się kiedyś nauczy mówić w pierwszej osobie, a nie w trzeciej. Jeszcze liczby pojedynczej, a nie mnogiej. To by było spoko. Amulet z topazem mamy z jedną statystyką, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zamienić. A te bliźniacze jeszcze nam posłużą, bo dopiero myślę, jest sens tak naprawdę na tej pieczarze wymieniać cokolwiek. O, serio tego użyłem? No ale dobra, tam jest flakonik, więc wszystko jedno. Znaczy nie wszystko jedno, bo i tak straciłem ładunek. Bez przypadek, ech. No nic. Niechaj tak będzie. Tak miało być najwidoczniej. Tak Bóg postanowił. Wnyki. Wnyki nam już nie są potrzebne. Bo tam na giganta to zupełnie nie mają racji bytu. Bo tam nic raczej nie uwięzimy w tych wnykach. Wątpię, że te jego łapy tam... chociaż przez chwilę zostaną. Mogę się mylić oczywiście, ale nie wydaje mi się. Dobra. O kurde, to klientela na górze się zebrała. Wychodzę stąd. O serio? Frajer spadł. A tutaj co? A tutaj nic. Okej, spoko. Skrzynka. Siema. Serio zdążył? Co jest, gościu? Nie pomyliło ci się coś? A kolejny balsam na piątce, no nie jestce. To są dwie statystyki, więc tego na raczej nie zabiorę, raczej tego nie wymienię. Zostają dwie statystyki ze mną. Skrzynkę odebraliśmy, więc możemy stąd wyjść. Czy nie? Czy to nie było na skrzynkę? Było, tylko nie w te... nie w ten totem. Nie ma tam żadnego zwoju, spoko. Tu jest za to, ciekawa lokalizacja. Cholera, zdążył zaatakować, no. Klucz mamy, więc się tu wpierniczamy. Dobra. Serio. No to jesteśmy jeden flakon w dupę, to na pewno. Chyba, że się uda kucharza znaleźć. O właśnie, o wilku mowa. 6,5 tysiąca za łódko, to żadna cena. Dawaj mnie to łódko. Dobra, żeby znowu w pułapkę nie wpaść bez sensu. No, chłopie,
Ja się tu turlam ładnie przez dziurkę, a ty mnie wyhaczasz z niej. Bardzo niekulturalne z twojej strony. A na wszelki wypadek zabiję tę kukłę. Ale nie było to potrzebne najwidoczniej. Spoko. Tutaj co ciekawego. Lightspeed na S. Średnio mnie to interesuje. Chociaż mogę zamienić za wnyki. Byłoby lepsze od wnyk. Nie, na pewno nie. Nie masz szans, mordo. Chociaż jakbym się postarał. A zastanawiam się, kurde. Dobra, nie, bo spiernicze to, jestem pewien. Zagrajmy bezpiecznie. No przecież byłem za twoimi plecami, gościu. Ja wiem, że tam ciasno było, ale bez jaj. Pakowałem kolejny flakon. Znaczy nie kolejny, tylko teraz rzeczywiście będę musiał go użyć. Dobra, skrzynka jest, phaser. Phasera za bardzo nie potrzebuję i tutaj jest pieczara, spoko. Dobra, nie tak to miało wyjść. Okej, okay. Jakoś to wyszło. Nabijacz, niekoniecznie. No dobra, no to pieczara. Przez pieczarę może mi lepiej pójdzie. Się przemknąć. Przemknąć, czy cokolwiek. Jak widzicie, klucza już nie potrzebuję, bo raz otworzone, zostają otwarte te drzwi do końca. Jej, kolejny outfit, który nic nie daje. Fantastycznie. Na coś muszę wydawać ogniwanie. Nie ma nic takiego, co... na co inne mógłbym wydać. Użyjmy tego flakonu. Ups, za wcześnie. No to pieczara. Siema, kolego. Gargulce, one najwięcej zamętu chyba robią. Jeżeli chodzi o takie zwykłe przechodzenie poziomu. Więcej was matka nie miała. Dobra, chyba nie tędy, a nie tędy też. Sorry, 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 już mnie nie ma, już znikam. Nie stresujcie się, koledzy moi. Piękni. Okej. Okay. Pozbyliśmy się ich. No i tu w prawo powinienem pójść. To nie fajnie. Nie zauważyłem tego przejścia w ogóle. Gdzie w prawo? Halo. A tutaj, dobra, spoko. Zwój. Dzień dobry. O proszę, mięsko. 88 tysięcy, no to nie ma szans, mordo. Niestety nie stać mnie na flakon. Czy koledzy możecie... Halo, koledzy? Poważnie. Nie trafię ich teraz.
Ja pierdzielę, ale wstyd. Dobra. Na górę, może nie przyjdą te gargulce. Tutaj. A nie, już się jeden pojawił, kolega. Ale tylko jeden, spoko. Tu nie ma nic. Zwój. Dzień dobry. No dobra, jeszcze obrażenia. Weźmy. Będziemy chyba mieć mniej zdrowia niż poprzednio, co dobrze nie wróży. Chyba, że jakaś elitka zaraz się tu przydarzy. A jest to możliwe, nie mówię nie. Siema. Tutaj nie ma przejścia, spoko. Sayonara. Gargulce, może niekoniecznie. Zwój. No i pytanie, czy znowu czerwone, czy zielone? To jest 20%, więc to będzie ile? 1/5, no 1/4 właściwie. Jakieś 2000, tylko 3000 bardziej. Zastanawiam się. Dobra, obrażenia. Zawsze obrażenie. Będę tego żałował, no ale cóż. Zamiast pułapki. Tak na zasadzie, że nie mam za co innego wymienić, a raczej na co innego. Na razie przynajmniej. Już się zaczyna ekran trząść, to znaczy, że jesteśmy blisko. Dashor. Najpierw udajesz, że mnie nie widzisz, a jak przychodzę ci koło nosa, to od razu zauważasz. O, ciekawe, czy tutaj mnie mogą bić. Mogą, okej. O, serio. Serio, typiarze. Dobra, weźmy to zdrowie. Jedno chociaż. Już mnie nie możecie bić. Przynajmniej ptaszorów się pozbędę. Bo tych oczywiście nie złapię. Dobra. Spoko, musi tak zostać na razie. Tu raczej wszystko, więc tu w prawo zostaje. Dobra. I tu nie ma nic więcej. Czyli coś jeszcze pominąłem. To co i gdzie? Tu w prawo? Bardzo możliwe. A tu w lewo raczej nic nie ma. Tak, to tu w prawo pominąłem. Całe przejście. No dobra. Przynajmniej pozbędziemy naszych towarzyszy. Mam nadzieję. Zaraz będziemy mieć następnych, nie ma problemu. O, halo, tu nie ma przejścia. Nie mam jeszcze wyjścia przecież nawet. To tutaj musi być przejście, dobra. Okej, okay. O, tu kepsik się pojawił. Poszedłbym po tego kepsika, nie chcę nic mówić. Ale już nie mogę, bo we mnie strzelił gargulec cholerny. Tu w lewo, nie? No tak, w lewo i w prawo. Ptaszor. Ty se grabisz, ptaszor. Skrzynia. Patelnia, serio, patelnia. Cokolwiek innego jak patelnia. No nie, no zadaje mniej. Nie masz szans. No, w życie. 19 tysięcy. Dobra, odblokowaliśmy wszystko. Jakieś zwoje zostały. Kepsik. A, to tylko 15%. Tu jest jeszcze zwój po prawej i skrzynia nawet. Więc
na prawo musimy pójść. Zebrać całą drużynę, kurde. No, halo. Aj, koledzy, koledzy. To nie było zbyt przyjazne. O, halo, sekret. Może nie w tym momencie, co? Garland key, okej. W sumie spoko, bo mnie tu nie mogą moc zaatakować. O nie, tu jest ten typ. Co, poskakałeś już? Super. No dobra, zamieńmy. Przynajmniej zużyłem tamtego. Tu jest teleport, użyjmy go. A tu jeszcze zwój jest, no to fantastycznie. Dobra, w ten sposób unikniemy. Żałuję teraz, że wziąłem nieczerwone statystyki przy tym zwoju, jak mieliśmy do wyboru wszystkie statystyki. Tylko zieloną w pewnym momencie, bo teraz miałbym trochę więcej obrażeń, a bardzo podobną ilość zdrowia. No i teraz pytanie, czy się uleczyć? Chyba by wypadało. Uleczyć się, wziąć... Co wziąć? Tak, no uleczymy się, weźmiemy te szybsze flakoniki zdrowia. Najważniejsze. Potem to. No i teraz pytanie... Chyba tą zemstę, bo to mi daje DPS-y, o to mi chodzi bardziej. Chociaż też skażony flakon daje mi aż 4200. Dobra, weźmy to. O, właśnie, jeszcze jeden flakon tutaj dostajemy, więc w sumie brakuje tylko jednego flakonu. Więc no jest gorzej niż... Nie, chyba lepiej. Ja już nie pamiętam. Przy tym poprzednim podejściu. No dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Zobaczmy. Kascenkę możemy sobie pominąć, szczerze mówiąc. Okej. Podskoczyć trzeba... No znowu... Ale ja jestem jełop. Dobra. No dobra, niech będzie. Serio, no w każdy jeden się wwaliłem. Ale ja jestem rak, serio mówię wam. Bliźniacze ostrza to jednak nie jest dobry wybór, bo jednak większość damage'a z tej broni to jest ten ostatni atak. A ciężko to wyegzekwować na tej dłoni jego, pięknej. Czemu ja nie robię uniku? No, kliknąłem, halo. Powinienem najpierw użyć tego balsamu. I nie mam zdrowia już, fantastycznie. Podziwiam każdego, kto zrobił tego giganta bez straty zdrowia. Chociaż jego ataki są do wyuczenia, no nie da się ukryć, że są one bardzo... Wow, pierwszy raz, gratuluję Dozo. Są one do nauczenia. To nie jest też tak, że
Nie da się tego zrobić. Serio, on tą dłoń pokazuje, co nią robi, więc wystarczy się patrzeć na jego dłonie i nie podskakiwać jak kurde nie trzeba. Dobra, przesrałem po raz kolejny. Spoko. No niestety. O panie, cóż to za boss, cóż to za boss, on jest gorszy niż namiestnik. Ja pierdzielę, no nic, trudno, bywa, ja pierdzielę, no, no nic nie poradzę. Następny odcinek po prostu zaczniemy znowu od giganta, może tym razem się uda, albo od namiestnika. Postaram się to w ten sposób rozwiązać, a ja wam bardzo dziękuję pięknie za uwagę, bardzo dziękuję pięknie. Dozo, naucz się mówić, jest który już? 40 chyba 6 odcinek Isaaca. Tutaj będzie chyba 16 albo 15 odcinek Dead Cells. A ty nadal mówić nie umiesz. No dobra, nieważne. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę. Zapraszam na Instagrama. I mam nadzieję, że słyszymy się, widzimy cokolwiek w następnym odcinku. Dozo!